Kerry, a dokąd się tak spieszysz? Jesteś już spóźniona z dostawą? Kerry, też to słyszałaś? To mi brzmi, jakby Bobby miał kłopoty. Co się dzieje, Bobby? Bobby, czy to rekiny? Pewnie przypłynęły za tobą z morza. Kerry, Bobby cię nie słyszy. Uważaj, bo spadniesz! Kerry! Karl! Kerry i Bobby są w wielkich kłopotach! Kerry spadła z mostu i wylądowała na lilii wodnej. W rzece są rekiny, które chcą ją pożreć. Karl, pomóż im! Spójrz, Karl! Tam jest Kerry! O nie! Jak tylko otworzy się ten most, rekiny zaczną za nią płynąć! Karl, musisz się natychmiast transformować! Hej, Kerry, zobacz, kto tu jest! Prawie zapomnieliśmy o tych rekinach! Uważajcie! Bobby, superciężarówka chce, żebyś zaciągnął Kerry do brzegu! Kerry, mocno się trzymaj! Bobby, gazu! Rekiny cię doganiają! Super ciężarówko, musisz coś zrobić! To świetny pomysł! Przecież masz tyle gadżetów do wykorzystania! Co wybierzesz tym razem? Pospiesz się! Wow, super ciężarówko, to naprawdę działa! Te mikrofale odstraszyły rekiny! To niesamowite! Rekiny popłynęły, gdzie pieprz rośnie! Haha, świetna robota! Dziękujemy za pomoc, super ciężarówko! Masz rację, Bobby. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszego kanału. Dobry pomysł, super ciężarówko. Wykorzystajmy siatkę. Haha, dobrej zabawy, moi przyjaciele. Hej, Marley, widzę, że jesteś w świetnym humorze.
Czy pomożesz Karlowi? Wspaniale! Zajmij się proszę ruchem ulicznym, tak żeby Karl mógł w końcu wyjechać. Brawo, Marle! Jesteś takim dobrym pomocnikiem! Chyba ktoś ma kłopoty! Wybacz, Marley, ale Karl musi jechać. To jest nagła sytuacja. Bobby ciągnął Woltera na trawkę, kiedy nagle pojawiły się rekiny. Wkrótce zjedzą całą kratkę i Walter wpadnie do wody. Bobby'ego pewnie też zjedzą. Masz rację, Karl. To zadanie jest dla super ciężarówki. Superciężarówka, jeśli rekiny zjedzą całą tratwę, Walter będzie ich kolejnym daniem. Tak jest, musisz się transformować. Tylko w co? Hehe, kapa! Oczywiście! Wybrałeś super łódkę! Walter, super ciężarówka chce, żebyś zeskoczył z trawy i wskoczył na super ciężarówkę! Ależ Walter, jeśli nie zeskoczysz z tej trawy, rekiny cię zjedzą! Będziesz ich daniem głównym! Szybko, Walter! Mamy mało czasu! Jest! Mało brakowało! Super ciężarówko! Musimy teraz uratować Bobby'ego! Rekiny nie zostawią go w spokoju! Masz jakiś pomysł? Co? Ta zdalnie sterowana łódka? Ależ teraz nie ma czasu na zabawę! Aha, już rozumiem. Gdybyś tylko mógł odwrócić uwagę rekinów, wtedy Bobby mógłby im uciec. Tylko jak odwrócisz ich uwagę? Twój plan robi się bardzo interesujący. Haha, tak myślałem. Czas użyć gadżetu. Czy to promień telekinetyczny? Doskonale! Tylko wciąż nie mam pojęcia, jak go użyjesz, żeby uratować Bobby'ego. Będziesz sterował tą łódeczką? Hej, rekiny, spójrzcie tutaj! Tak, to działa! Super ciężarówko, ależ z ciebie żartowni! I popłynęły. Żegnajcie, rekiny. Doskonale, super ciężarówko. To był świetny pomysł. Bobby jest cały i zdrowy. Hej, Bobby, spójrz za siebie. Nowiutka tratwa. Dziękujemy ci, super ciężarówko. Jesteś naszym bohaterem.
uczysz Waltera jeździć do tyłu? Ha, nieźle mu idzie. Coś dzieje się w mieście. Szybko, Karl! Chyba Buzz Astral stracił swoją zabawkę. Teraz oboje są uwięzieni na tym pontonie. I goni ich rekin. Już dobrze, Buzz Astral. Super ciężarówka już tu jest. Nigdzie się nie ruszaj, mały. Super ciężarówka zaraz cię stamtąd wyciągnie. Super ciężarówko, jesteś teraz super łódką! Tak jest, pokazałeś temu rekinowi, kto tu rządzi! Dalej, Buzz Astral, wskakuj! No właśnie, a co z twoim dinozaurem? Do dzieła, super ciężarówko! Rekin nie ma gdzie uciec, ale jak odzyskasz dinozaura? On go trzyma mocno w paszczy! Chyba najwyższa pora wykorzystać gadżet. Super track. Tak, to działa. Teraz możemy oddać tą zabawkę naszemu dzieciaczkowi. Super ciężarówko, za tobą! Wow, super ciężarówko, nie wierzę, że wyrzuciłeś tego rekina do morza! Haha, można powiedzieć, że wrócił do domu! Tak się cieszę, że odzyskaliście swoją zabawkę! Super ciężarówka jest naszym bohaterem! Hej, chłopaki, będziecie grać w kręgle? Niezły strzał, Marley! Wow! Teraz twoja kolejka! Chyba ktoś potrzebuje super ciężarówki! Dokończymy później, Marley! Ci
bawiły się w chowanego w parku, kiedy nagle jedno z nich znalazło opuszczony wózek i postanowiło się nim przejechać. Niestety straciło panowanie nad wózkiem i jedzie teraz prosto do wody. To jest misja dla super ciężarówki. Ciężarówko, musisz go zatrzymać! O nie! On dalej jedzie! Oh, całe szczęście, że był tam ten ponton! Szybko, uratujmy to dziecko! No nie, jeszcze tylko tego brakowało! Rekiny! Super ciężarówko, szybko wymyśl coś! Jestem zaskoczony, super ciężarówko. Okej, zaufam ci. Super ciężarówka spowodowała małe trzęsienie ziemi uderzając w ziemię i tym samym odstraszyła rekiny. Okej, super ciężarówko, teraz uratujmy małego dzieciaczka. Twoje ramię jest zbyt krótkie. To nie podziała. Na dodatek rekiny wracają. Super ciężarówko, przestań. Rozwalasz cały brzeg. Mało brakowało do katastrofy. Szybko, wymyśl coś innego, jak uratować dzieciaczka. Masz jakiś pomysł? Śmigło z ramieniem? To świetny pomysł! O, w samą porę! Jesteś już bezpieczny! Dobra robota, super ciężarówko. Co się dzieje? Czemu jesteście takie smutne? Chcecie jeszcze pojeździć na wózeczku? Spójrzcie tam! Co to jest? Dziękujemy, super ciężarówko. To jest świetny pomysł. Bawcie się dobrze. Wow, świetny trik, mały Rocky. Uczysz małego Rockiego, jak latać? O nie, wygląda na to, że ktoś potrzebuje pomocy. Lepiej to sprawdź, Carl. O, Bobby i Tom Holowni łowią ryby. Czy to... rekiny?
Karl, musisz uratować Bobiego! Aha. Zobaczcie, rekiny gonią Bobiego w tę stronę. To chyba nie podziała, Karl. Zgadza się, musisz dostać się na wodę. Tak jest! Dalej, super ciężarówko! Te rekiny w ogóle cię nie słyszą! Malimau! Piłka do nogi? Co wy planujecie? Tak! Trafiłeś go! O-o! Tak jest! A macie! Bobby, nie musisz już uciekać! O nie, most się zamyka! Bobby zaraz w niego wpłynie! Tom, jedź szybko do mostu i ostrzeż Bobiego! Super ciężarówko, masz teraz tylko jedną szansę. O, całe szczęście, nic mu nie jest. Haha, nie bój się, Tom! To tylko zabawka! Wow, Massimo! To było niesamowite! O, cześć, Karl! Teraz twoja kolej? Karl, ktoś potrzebuje twojej pomocy w mieście. Zostawmy na chwilę te tetryczki, wrócimy do nich później. Hmm,
Na naszym kanale zorganizowano wyścig kaczek. Jest nawet Kerry. O nie! Most zablokował wszystkie kaczki i zebrały się teraz do kupy. Jeśli ktoś tego nie odblokuje, poziom wody urośnie i zaleje całe miasto. Karl, musisz natychmiast tam pojechać. A ja będę. Doskonale, ruszajmy do akcji. To niewiarygodne, jak one wszystkie się zebrały do kupy. Dlaczego tak się stało? A ja będę wiadomo. Zobacz, ile tam jest śmieci pod mostem. A ja? Super ciężarówko. Co się przetransformujesz? Jesteś super śmieciarką? Super ekstra! Teraz możesz zabrać te wszystkie śmieci! Dobra robota, super ciężarówko! Ale musisz przyspieszyć! Poziom wody wciąż wzrasta! Mało brakowało! Doskonale, super ciężarówko! Nareszcie kaczuszki mogą przepłynąć! A nasze zawody wciąż trwają! Powódź już nam nie grozi! O nie, ten mały samochodzik próbuje popchnąć tą kaczuszkę kołem! Zaraz wpadnie do wody! Pospiesz się, on nie potrafi pływać! Ach, całe szczęście, super ciężarówko, że masz te gadżety! Już mu nic nie grozi! Udało ci się, super ciężarówko! Proszę bardzo, super ciężarówko, to twoja nagroda za to, że pokazałeś nam dzisiaj, że śmieci nie wolno wrzucać do wody. Do zobaczenia, przyjaciele! Dzień dobry, Lili. Dzień dobry, dzieciaczki. Dokąd jedziecie w tych kaskach? Aha, macie dzisiaj wycieczkę na plac budowy? Ale frajda! Miłej podróży! Uwaga, most się podnosi! Dzieciaczki, trzymajcie się! Nie ma nikogo, żeby zatrzymać most! Lili, trzymaj się, a my sprowadzimy pomoc! Dobrze, i nic się nie martw. Super ciężarówka będzie wiedziała, co robić. Karl, mamy sytuację na moście zwodzonym. Lili z dzieciaczkami utknęła na moście, który się podniósł. Czy możesz ich uratować? Zatem ruszamy!
I co teraz zrobimy, super ciężarówko? Balinda, ba. Dobry pomysł. Potrzebny nam pojazd, który może pływać po kanale. Super łódź! To będzie idealne! O nie, jeden dzieciaczek wypadł! Szybko, super ciężarówko, złap go! Tak, złapałeś go! A, ja bym jeda! O nie, tylko nie to! Szybko! Twoja siatka! Och, mało brakowało. Wszystko w porządku? O-o! Super ciężarówko! Lili długo się tak nie utrzyma! Karl, szybko! Użyj swojego gadżetu! Szybciutko! Tak, telekinetyczny laser pozwoli ci zamknąć most i uratować Lili! O nie! Lili, trzymaj się mocno! Już dobrze, ona się trzyma. Spróbuj jeszcze raz, super ciężarówko. Tak, tak, to działa. Most się zamyka. Och, całe szczęście, udało się. Już dobrze, wszyscy jesteście bezpieczni. I jesteśmy na miejscu. Tak się cieszę, że mogliście dokończyć swoją wycieczkę szkolną. Macie rację, super ciężarówka uratował nasz dzień. Tak jak za każdym razem. To dobry pomysł, Karl. Może ekipa pudelców powinna rzucić okiem na ten zepsuty most? Miłego dnia, przyjaciele. Do zobaczenia. O nie, to wygląda bardzo źle. Miałeś twarde lądowanie, Rocky? Proszę bardzo, Rocky. Doktor Super Ciężarówka zawsze służy pomocą. Ktoś jeszcze potrzebuje twojej pomocy, Super Ciężarówko, jedźmy. Mamy tutaj poważną sytuację. Ten wielki dinozaur T-Rex może w każdej chwili wpaść do basenu z piłkami! A do tego czas miał wypadek i rozwalił basen, wypuszczając wszystkie piłki! Super ciężarówko, musisz natychmiast tam jechać i uratować dzieciaczki! Dinozaur chyba już się uspokoił. Ale niestety basen dalej jest zniszczony, a dzieciaczki nie mają jak się bawić. Mhm.
O nie, on zaraz się przewróci na dzieciaczki! Dalej, chłopaki, pchajcie z całej siły! Superciężarówką musisz się przetransformować w mocniejszy pojazd! Tak jest! Jesteś teraz super koparką! Całe szczęście nie spadł na dzieciaczki! Okej, wszystkie piłeczki są już w basenie. Ale teraz musimy naprawić te uszkodzenie. Tylko jak to zrobimy? Czyżbyś chciał użyć swojego gadżeciku? Świetna robota, superciężarówko! Co? Chcesz spróbować unieść tego dinozaura? Wow! Tego się nie spodziewałem! Dobra robota, superciężarówko! Bawcie się dobrze, moi przyjaciele, i do zobaczenia następnym razem! Edna, szybko zdejmij słuchawki! Przed tobą pali się ogień! O nie, ogień się rozprzestrzenia! Potrzebujesz szybko pomocy! Karl, w parku wybuchł pożar! Nasze miasto potrzebuje super ciężarówki! Pewnie Edna, jak kopała, przecięła rurę z gazem. Super ciężarówko, w co się przetransformujesz, żeby ugasić te pożary? Renato. Super wóz strażacki? Ależ oczywiście! Aha.
Dobra robota, ale wciąż mamy jeszcze sporo do ugaszenia. Superciężarówko po lewej. A teraz po prawej. Edna, superciężarówka jest tu, żeby pomóc. Ten pożar rozprzestrzenił się po całym parku. Chcesz użyć jednego ze swoich gadżetów? Wow, już nie mogę się doczekać, co tym razem wybierzesz. Armatka wodna? Fantastycznie! Wow, jak ona szybko gasi te pożary! Działa perfekcyjnie! O nie, super ciężarówko! W tym budynku jest coś wysoce łatwopalnego! Ale mało brakowało! Wow! Niezły trik, Marley! Ha, też się zgadzam. Wystarczy tych pożarów na dzisiaj. Co? Chcesz, żeby Marley przeskoczył przez ciebie? Okej, zobaczymy, czy mu się w ogóle uda. Wygląda na to, że w naszym mieście samochodów będą remontowane drogi. Edna i Billy świetnie się bawią przy pracy. Hej, Dane! Ty też wyglądasz na bardzo zadowolonego. Dane, tylko ostrożnie. Nie chciałbyś wjechać w ten świeży beton. O nie! Dane, jesteś w głębokich kłopotach. Jest jeszcze gorzej. Wygląda na to, że ten beton stwardniał. I co teraz robimy? Myślisz, że powinniśmy zawiadomić superciężarówkę, Edna? Okej! Hej, Carl, jak się miewasz? Nie przejmuj się tymi dziurami w drogach. Nasza ekipa budowlańców już nad tym pracuje. Niestety, wydarzył się tam mały incydent. I potrzebujemy pomocy super ciężarówki. Pomożesz nam? Doskonale! Edna i Billy przygotowywali beton. Kiedy Dane nagle wjechał na niego, zatopił się, a wtedy beton stwardniał. Teraz Dane jest w nim uwięziony. Przyda się tutaj jakaś mocna maszyna. Tylko bądź delikatny, superciężarówko. Dane nie jest taki twardy jak beton. Wow, ten świder jest mocniejszy niż przypuszczałem. A to może nie być dobra wiadomość.
rower superciężarówki powoduje trzęsienie ziemi. O mój Boże, jak do tego doszło? Mamy teraz pożar! Moi drodzy, musicie się uspokoić i trzymajcie się z dala od płomieni. Super ciężarówką musisz natychmiast coś zrobić. Spokojnie, Dane. Super ciężarówka wie, co robić. Zaraz cię uratuję. Dobra robota, ekipo. To się nazywa praca zespołowa. Tak, i ogień jest pod kontrolą. A Dane wydostał się z kłopotu. To była kryzysowa sytuacja. Super ciężarówko, dziękujemy za wyciągnięcie nas z tarapatu. Jesteś prawdziwym super bohaterem! A wy też pokazaliście mnóstwo odwagi. Czy coś nie tak? Ach, widzę. Ten beton miał być na załatanie dziur w drogach, a teraz stwardniał. Co? Super ciężarówka ma pomysł? Wow, doskonale! Beton znowu mięknie! Super ciężarówko, brawo! Do zobaczenia! W naszym mieście samochodów mamy dzisiaj dzień sportu! Wow, niezły strzał, Edna! Auć! To musiało boleć. Jerry? Jerry, co się dzieje? Ta piłka uszkodziła twój akumulator? I nie możesz się zatrzymać? O nie! Hej, ekipo, chillujecie sobie? Czy mogę pożyczyć Karla na chwilę? Karl, mamy problem z Jerrym. Nie może się zatrzymać. Wymknął się spod kontroli i zaraz pewnie się rozbije. Ciężarówko, co zrobisz? Zgadza się, potrzebujesz pojazdu, który jest szybki, a zarazem może jechać po każdym terenie. Super ciężarówka już tu jest, żeby cię uratować. Super ciężarówko, musisz go zatrzymać. Tylko jak to zrobisz? Zablokujesz Jerry'ego? To może się udać. Oh!
nie, on jedzie zbyt szybko! Super ciężarówko, musisz go dogonić! Jerry! Most się otwiera! Co? Nie możesz też sterować? O nie! Super ciężarówko, musisz coś zrobić! Jerry rozbije się na tym moście! Zaraz, zaraz, co ty robisz? Jedziesz w przeciwnym kierunku! Chcesz użyć poduszki powietrznej, żeby złapać Jerry'ego po drugiej stronie? To może się udać! Tak! Jerry! Złapaliśmy cię! Ale twój silnik wciąż pracuje! Jak możemy go naprawić? Wow! Co tu się stało? Czyżbyś sam się naprawił? Tak się cieszę, że wróciłeś do siebie! Karl, dziękujemy ci za pomoc! A tobie, Walter, dziękujemy za naprawę Jerry'ego! Mimo to, że to był tylko przypadek! Hej, Jerry, widzę, że jesteś w formie! A zatem możemy kontynuować grę! Do zobaczenia! Cześć, Kerry! Cześć, Walter! Jak się miewacie tego pięknego dzionka? O, to jest ta nowa maszyna do robienia naleśników? Wow, pracuje nietypowo szybko! Czy to na pewno jest dobrze? Walter, co się dzieje? Ledwo nadążasz z łapaniem tych świeżych naleśników! Kerry, powinnaś zwolnić tą maszynę! Produkcja naleśników jest zbyt szybka! O nie, ona chyba się psuje! Musimy coś zrobić! Hej, Karl! O, jaki fajny trik! Wybacz, że musimy ci przerwać, ale mam poważną sytuację w cukierni Curry! Powinieneś tam jak najszybciej pojechać! O nie, jest jeszcze gorzej! Co teraz zrobimy? Walter ledwo co nadąża! Ciekawe, jak ją wykorzystasz. Wow, dobra robota, super ciężarówko. Podobało ci się, Walter? Fajnie. Super ciężarówko, uważaj! O! Teraz to już na bank musimy zatrzymać tą szaloną maszynę. Thank you.
Zawodnik ninja. Ta maszyna straszliwie się przegrzewa. Renato. Tak, tak, użyj swojego gadżetu. Tylko który gadżet wybierzesz? Laser zamrażający? Oczywiście! Tak jest, super ciężarówko! Dobrze ci idzie! Tak, to działa! Maszyna przestała wypluwać naleśniki! Można powiedzieć, że nieźle ją schłodziłeś. Dobra robota, super ciężarówko. Kolejny dzień ocalony! Oho, wygląda na to, że teraz wszyscy uwielbiają naleśniki. O, znowu się zaczyna? Haha, super ciężarówko, złapałeś go. Pa, moi przyjaciele, do zobaczenia następnym razem.